szydełkowa, makramowa, filcowa, w dekupażu. No i poza tym mam takie zwykłe tam drwieneczka, z drucików porobione, no i koraliki różne. Też techniką szydełkową wykonywane wisiorki z makramy, z użyciem również bransoletki, sznurka woskowanego, rzemyczka. Dekupaż to jest metoda taka, technika francuska, która polega na właśnie naklejaniu, konserwacji drewienek, naklejaniu na drewienka. No, ja akurat stosuję, tak jak wspomniałam, te metody naturalne, więc używam prawdziwych kwiatków, prawdziwych ziół, suszek różnego rodzaju, bo ja to najpierw suszę, potem po prostu naklejam. No i konserwuję lekko lakierem, no bo to się jakoś musi trzymać. I mam prawie 100 wisiorów i żaden się nie powtarza. Każdy jest pojedynczy egzemplarz, 400 par kolczyków, z których też każdy jest pojedynczym egzemplarzem. Nie spotka Pani dwóch takich samych. Ja sama nie wiem, co zaczynam coś robić i potem nagle wychodzi mi coś, czego w ogóle nie zamierzam zrobić. Nie? No szydełkiem to ja właściwie potrafię przewidzieć, co mi wyjdzie, a z filcem to raczej bywa właśnie tak odwrotnie, że nigdy nie wychodzi mi efekt zamierzony. Ja się sama nauczyłam. Aha, Tak, jestem samoukiem. Jestem z wykształcenia bibliotekarza. Zarejestrowana w Urzędzie Pracy jestem jeszcze, ale do jutra. Dlatego, że dostałam dotację unijną. Miałam taką koleżankę, która się wyprowadziła, ona jest z panią profesor. Od żargonu, od językoznawcą jest w ogóle. Ona mi kiedyś powiedziała, bo ja o tym nie wiedziałam, że w XVI-XVII wieku bodajże był taki nazwa zawodu męskiego, który się nazywał smukała. Okazuje się, że ten zawód męski polegał na smukaniu kobiet. Nie wiem, na czym to polegało, to znaczy upiększał. Ja doszłam do wniosku, że moja nazwa firmy będzie w pewnym sensie związana z tym zawodem, nawet, no bo ja też upiększam pani kobiety. No i tak stąd się wzięło. To naprawdę mi sprawia satysfakcję. Ja to po prostu lubię, bo niektórzy się dziwią, że o, pani tam dziobie i długie. To naprawdę wymaga poświęcenia i pracy, ale ja po prostu to robię z zamiłowania.